opowieści Teo. Zbawienie. Papa! Zostaw nas! Drogi! Przechytrzyliśmy go. Masz ochotę popływać, kotku? Uważaj sobie! Jesteście już bezpieczni. Myślałem, że już po nas. Dziękuję, że nas uratowałeś. Nie ma sprawy, chłopcy. Świat bywa niebezpieczny. Zwłaszcza dla myszy. Trzymajcie się z dala od kłopotów. Masz rację. Czasami spotykają nas groźne sytuacje, ale wszyscy stoimy w obliczu większego niebezpieczeństwa, którego nie widzimy. To pa! Chodzi o zagrożenie dla naszych nieśmiertelnych dusz. Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i nie spełniamy wymagań Pana Boga dotyczących świętości. Sprawiedliwość Boża wymaga, by grzech został ukarany. Nieprzyjemna sprawa, ale tak uczy Biblia. Sami nie możemy się uratować. Rozpaczliwie potrzebujemy Zbawiciela. A co to znaczy? Słyszeliście kiedyś zdanie: wybawił go dzwonek? Niektórzy myślą, że może ich wybawić dobry lekarz. Innym przychodzi na myśl ratunek przed stratą finansową. Zbawienie to akt Bożej łaski polegającej na wyzwoleniu ludzi z niewoli grzechu w tym życiu, a także od wiecznego potępienia po śmierci. Zbawienie jest możliwe dzięki cierpieniom Pana Jezusa na krzyżu, a nie dzięki naszym zasługom. Jak można dostąpić zbawienia? Spójrzmy na opowieść o drodze rzymskiej w naszym teatrzyku. Droga rzymska. Pismo Święte mówi, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Grozi nam gniew Boży, ponieważ sprzeciwiliśmy się Jego prawom. Przez nasze grzechy czeka nas po śmierci święty sąd.
Nieważne, czy jesteśmy bogaci, czy ubodzy, czy jesteśmy niewolnikami, czy ludźmi wolnymi, dobroczyńcami, czy złodziejami, starymi, czy młodymi, wszyscy staniemy przed świętym Bogiem i złożymy Mu sprawozdanie z naszego życia. Nikt nie uniknie Jego osądu. Nie lubimy myśleć o gniewie Bożym. Czujemy się z tym niepewnie. Wolimy myśleć o Bożej miłości i dobroci, mądrości i cierpliwości. Choć to wszystko prawda, Pismo Święte mówi też, że Pan Bóg jest święty, a Jego świętość wymaga sprawiedliwości. Ale skoro świętość wymaga sprawiedliwości, a wszyscy jesteśmy przed Nim winni, to czy jest dla nas jakaś nadzieja? Na szczęście możemy dokonać wyboru. To wybór między duchową śmiercią i duchowym życiem. Pan Jezus naucza, że są tylko dwie drogi w życiu. Jedna jest szeroka i przestronna. To dobrze utarty szlak. Nim podróżuje większość ludzi. To droga beztroskiej zabawy i śmiechu, pobłażania sobie, na której każdy robi, co chce, by znaleźć przyjemność. Jezus powiedział, że wielu nią podróżuje, ale ta droga wiedzie do wiecznego potępienia. To miejsce potępienia nazwał piekłem. Druga droga jest mniej uczęszczana. Prowadzi do niej ciasna brama. Tą bramą jest Pan Jezus. Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do nieba inaczej, jak tylko przez Niego. Ta wąska droga jest trudna i niestety niewielu ludzi ją odnajduje. To droga krzyża. Droga wielu prób, testów i wyrzeczeń. Ale przynosi też ona prawdziwe błogosławieństwo, radość i pokój. Pan Jezus nazwał ją drogą do obfitego życia. Jezus, Syn Boży, zstąpił na ziemię, by zapłacić za grzechy wszystkich ludzi. Dzięki Jego ofierze mamy jasny wybór. Możemy odwrócić się od grzechu i przyjść do Jezusa w wierze, aby zasłużyć na życie wieczne. Albo z powodu braku wiary możemy odrzucić Chrystusa i zapłacić za grzechy wiecznym potępieniem. Dobra nowina jest taka, że każdy, kto przyjmie Pana Jezusa, będzie zbawiony. Przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela jest tak proste, że nawet dziecko to zrozumie. Jezus mnie zbawił. Bóg mnie pobłogosławił. Pismo Święte mówi, że jeśli wyznasz głośno, że Jezus jest Zbawicielem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony. Można bardzo łatwo zostać chrześcijaninem. Trzeba powiedzieć nie swojemu dawnemu życiu i tak Panu Jezusowi. Trzeba uwierzyć, że Jezus umarł za nasze grzechy, a potem przyjąć dar zbawienia od Boga. Zbawienie to dar, ale możemy go otrzymać tylko przez wiarę. Nie chcielibyście przyjąć dziś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela? Tak,
Strasznie było dziś w rzece, prawda? Już myślałem, że zostaniemy pokarmem dla rybek. Kocham Teo. Wystarczyło zawołać o pomoc, a on nas uratował. To dlatego, że nas kocha, przyjacielu. I opiekuje się nami. Nawet gdy o tym nie wiemy. Opracowanie wersji polskiej Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst Magda Halecka. Czytali Patrycja Łacina-Miarka i Radosław Kasiukiewicz.